TVP panuje raczej mało przyjemna atmosfera, a wszystko w związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami zmianami na Woronicza po ostatnich wyborach. Choć oczywiście w pierwszej kolejności, gdy mowa o zwolnieniach, padają raczej nazwiska osób pokroju Danuty Holeckiej czy Michała Rachonia. Niespodziewanie plotek dotarł do informatora z Woronicza, który podał o wiele dłuższą listę osób, które już powinny szukać sobie nowej pracy. Aż trudno uwierzyć, ale na tej szokującej liście zwolnień z TVP znalazła się także Ida Nowakowska. Prowadząca pytanie na śniadanie zrobiła w ostatnich latach zawrotną karierę na Woronicza. Czy to już koniec? Wkrótce z pracą w TVP żegna się Ida Nowakowska, Małgorzata Obczowska, Anna Popek, Tomasz Wolny, Jacek Łęski i Magdalena Ogórek. Oni za bardzo kojarzyli się ze starą władzą i Jackiem Kurskim czy Mateuszem Mateszkowiczem. Teraz czas na nowe rozdanie przekazał informator plotka. Okazuje się, że sami zainteresowani twierdzą, że o żadnej liście nie wiedzą. Tak przyznała Anna Popek, a z kolei ogórek stwierdziła w pudelku, że nigdzie się nie wybiera, jedynie do Rzymu. Najbardziej rozemocjonowana była Ida Nowakowska. Nie mogła uwierzyć, że to na nią padło i jej nazwisko trafiło na taką szokującą listę. W rozmowie z pudelkiem nie kryła oburzenia. Zaczęła grzmieć, że takie plotki to jawna próba działania na szkodę publicznego nadawcy. Nie planuje i nikt nie ma takich planów. Takie plotki są tylko próbą destabilizacji TVP, oburzyła się zszokowana Nowakowska. Zobacz też, to koniec domysłów. Nowakowska przekazała pilne wieści z domu. Plotki krążyły od dawna i da Nowakowska przeszła metamorfozę. Oto jej nowa fryzura. Ledwie Nowakowska straciła pracę w TVP, a tu takie pilne wieści ze Stanów. Poruszenie na całą Polskę.